siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w zapowiedzi piątej kolejki podcastu siatkarskiego Szósty Set, piątej kolejki plus Liga, plus Ligi rzecz jasna, i o tej piątej kolejce, o naszych przewidywaniach, taką krótką zapowiedź przygotują dzisiaj Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Krefanty. Piąta kolejka, dużo spotkań przełożonych wtorkowo-środowych. Tym pierwszym spotkaniem był mecz Indykpolu AZS-u Olsztyn z Jastrzębskim Węglem, wygrany na wyjeździe przez Olsztynian 3-0. Z kolei w środę, w dniu nagrania odcinka, mamy spotkania Cerradu Czarnych Radom z Kuprum Lubin na wyjeździe. BKS Wisła Bydgoszcz podejmuje Aluron Virtus EMC Zawiercie. No i tym trzecim meczem, chyba hitem tej środy, jest spotkanie Asekorysowi Rzeszów z Treflem Gdańsk, czy w zasadzie Trefla Gdańsk z Asekorysowią Rzeszów, bo mecz w Ergo Arenie, więc myślę, że mnóstwo kibiców się pojawi. Więc nie opowiemy wam, jakie są wyniki tych spotkań. Nie mamy żadnego wujka z Australii, który już zna wyniki tych spotkań. No taki suchar, więc... Dobra, niech będzie. Znamy dżingla. Jest dżingiel, ale za to możemy wam opowiedzieć o tym, co według nas powinno, może się wydarzyć w kolejce piątej. Monopolu naprawdę i na przewidywane wyniki nie mamy, no ale udało nam się wam ograć w pierwszej kolejce naszego typera charytatywnego. Nieznacznie, bo nieznacznie. Panowie wyratowali mi tyłek, bo nie byłem aż tak skuteczny jak oni. No ale może o typerze tylko przypominamy, zapraszamy do uczestnictwa, my tymczasem opowiemy o tej piątej kolejce. Piątą kolejkę zaczniemy w piątek, 15 listopada. Jastrzębski Węgiel podejmie u siebie Ślepsk Malów Suwałki. Kolejny mecz Jastrzębskiego Węgla u siebie. Jak do tej pory bywało różnie, z drużynami teoretycznie słabszymi, wydawałoby się, do których może potencjalnie można byłoby zaliczyć właśnie Suwałki. Jastrzębie radziło sobie dobrze, ale z tymi lepszymi dużo słabiej. Dalej, 16 listopada w sobotę oczywiście o 14.45 Aluron Virtus EMC Zawiercie z Projektem Warszawa. Tego samego dnia o godzinie 17.30 GKS Katowice z Kuprum Lubin, o 20.30 PGS Krabełchatów z MKS-em Będzin i w niedzielę dokończymy kolejkę Trefl Gdańsk, Indyk Polac z Olsztyn o godzinie 14.45, derby szóstego seta, już drugie w tym sezonie. Dokładnie. I kolejkę zakończy mecz Cerra Tenea Czarni Radom, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle o godzinie 17.30 tego 17 listopada w niedzielę. Też mecz, który zapowiada się całkiem ciekawie. No i jeden mecz już rozegrany awansem, Asekorysowia Rzeszów ugrała 3-0 BKS Wisłę Bydgoszcz. No to może idąc tak chronologicznie... Aresowi? więc możemy wam powiedzieć, że w piątej kolejce Asekorysowia Rzeszów wygrała z Wisłą Bydgoszcz 3-0. To już wiemy na pewno. Natomiast nie bardzo wiemy do końca, co wydarzy się w tych innych meczach. No i co się wydarzy w Zawierciu. Przyjeżdża Projekt Warszawa. Dwie drużyny chyba o trochę innej charakterystyce. I dwie drużyny, które wyglądają moim zdaniem dobrze na boisku, ale mają już nieco inny bilans, bo warszawianie wygrali wszystkie swoje spotkania, a Zawiercie ma porażkę z grupą Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle i no, tak jak mówimy, nie wiemy jeszcze co dokładnie wydarzy się w Bydgoszczy. W swojej hali Zawiercie na pewno to będzie ich duży atut, gdzie pokonali chociażby już Indyk Pol AZS Olsztyn po dobrym uważam spotkaniu. Ciekawi mnie na pewno to, w jakim zestawieniu zacznie ten mecz Mark Lebediew i czy będzie się trzymał sztywno któregoś ze swoich atakujących, jeśli mu nie będzie szło, bo to moim zdaniem był... Nie znam szczegółów tej decyzji, dlaczego aż tak kurczowo trzymał się Grzegorza Boćka, australijski szkoleniowiec, ale jeśli może będzie trochę lepiej rotował swoim składem, to na pewno Zawiercianie nie są bez szans w spotkaniu ze stołecznym zespołem. Znaczy na pewno dzisiaj rotuje, bo z tego, co możemy zauważyć... Gra i drugi rozgrywający z Australii, gra Wojciech Ferenc, nie gra Aleksander Ferreira, także widać, że chyba bardzo mocno się nastawia na ten pojedynek australijski trener, bo jest takie przynajmniej w mojej głowie przekonanie, że dzisiaj chcą wygrać z Bydgoszczą chyba mniejszym nakładem sił po prostu. Albo może faktycznie też Mark Lebediew chce sprawdzić kilku swoich zawodników rezerwowych, a może są problemy zdrowotne, bo w sumie też w tym podsumowaniu poprzedniej kolejki wspominaliśmy, że Patryk Czarnowski chyba jest kontuzjowany, a on w sumie na boisku dzisiaj, więc zobaczymy. Okej, to tak może idąc bardziej w kierunku stylu gry i jak myślicie, co zwycięży? Taka powiedzmy dość zwariowana, różnorodna siatkówka Zawiercian, czy może jednak taka zdyscyplinowana, bym powiedział, powtarzalna, ułożona i z bardzo dobrym blokiem gra Warszawy. W sensie, czy ten blok powstrzyma Zawiercian?
Moim zdaniem to jest najtrudniejszy do tej pory rywal. Znaczy, znowu to jest trochę wruszenie z fusów w tej naszej lidze, ale patrząc na formę Jastrzębskiego Węgla, to chyba drużyna Aluronu Virtus IMC Zawiercie jest chyba teraz największym wyzwaniem dla drużyny z Warszawy. A może będzie znowu tak, że drużyna z Warszawy jest w tak dobrej formie, że wygra ten mecz łatwo i znowu będziemy za jakiś czas, czy będę za jakiś czas mówił, że to jest kolejne wielkie wyzwanie, a tak naprawdę ta drużyna wygląda świetnie. Nie wiem, ciężko powiedzieć, natomiast uważam, że tutaj jest duży atut po stronie Zawiercia, tak ta hala specyficzna, ci kibice, także myślę, że będzie ciężko drużynie z Warszawy, no i myślę, że będzie tutaj duże ryzyko po stronie Zawiercia na zagrywce. Wspominaliśmy już kilkukrotnie o tym, że atutem Warszawy jest bardzo dobre przyjęcie. No to chyba trudno o większą próbę dla Warszawy niż właśnie przyjazd do tej trudnej hali w Zawierciu, gdzie pod dużą presją będą także, jeżeli chodzi o trybuny, i Olsztyn nie wytrzymał rywalizacji na zagrywce. Olsztyn tę zagrywkę ewidentnie przegrał w tym spotkaniu 3-1, w którym Zawiercie wtedy wygrało. No i ciekaw jestem, jak poradzi sobie Warszawa, no bo też tak szczerze mówiąc, to nie jest tak, że ta zagrywka Warszawy to jest jakiś szał ciał, bo tak w sumie co, no Bartek Kwolek ryzykownie, Kevin Tilly tak średnio. Blizzard ryzykownie, dwa floty, więc ta zagrywka no może... Król ma niezłą, więc okej, okay, no może ta zagrywka nie jest jakaś bardzo zła, ale to też nie jest tak, że jeżeli miałbym wskazywać pierwszy atut Warszawy, to do zagrywki raczej bym nie wskazał. Natomiast Filip, zgadza się, na pewno Zawiercie będzie mega ryzykował na zagrywce i Ferreira, i któryś z atakujących będzie na pewno wytyczne, żeby iść na pewną moc. Ale to weryfikacja przyjęcia Warszawy na pewno, ale też po prostu zweryfikowana została forma Jastrzębskiego Węgla, boleśnie dla Jastrzębian, i wydaje mi się, że Zawiercianie to teraz będzie najpoważniejszy przeciwnik dla Warszawian, więc to na pewno no, dużo nam to spotkanie powie. No to wasze typy. Filip? Czy ja? Daj, czekaj, bo jeszcze maszyna losująca się zaczęła. Dokładnie. Dobra. Dla mnie Warszawa 3-2. To będzie pierwsza porażka Warszawy. Postawię 3-1 dla Zawiercia. Liczę, że po prostu będą mieli świetny dzień na zagrywce i tym razem już bez przyjęcia do siatki aż tak dobrze Warszawianie nie będą wyglądać, a jakiś drugi raz tak słaby mecz atakującego Zawiercia jak w przypadku spotkania z Zaksu się nie przytrafi, że będzie rotacja w razie czego na tej pozycji, i sądzę, że na tyle kompletnie Zawiercie zagra to spotkanie, że z Warszawą wygra. I nawet bym tak chciał, bo nie chciałbym, żeby to była liga jednego zespołu, jak to na razie jest, że Warszawianie wygrywały mecz za meczem. Filip, gdybym ci wystawiał punkty za maturę, no to muszę przyznać, że jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, jak wyjaśniłeś swój typ. Ciekaw jestem, jak Kuba się pokaże w tym krótkim zadaniu. W tym krótkim zadaniu ja powiem tak, że ja widzę to tak, że Warszawa wygra 3-2, i tutaj, żeby uargumentować, to wydaje mi się, że to będzie ciężki mecz dla drużyny z Warszawy. Bo tak. Nie. I tutaj widzę dużą rolę Igora Grobelnego. Nie wiem, pobawię się w jasnowidzę, że Igor Grobelny swój odcisk na tym meczu odciśnie, więc jak masło maślane trochę, ale wydaje mi się, że 3-2 wygra Warszawa, bo przytrzyma trochę tą serię zagrywki i po prostu Zawiercie będzie falowało zagrywką. Tam, gdzie będzie im się działa, te sety padną ich łupem, tam, gdzie nie będzie się działa, tam padną łupem Warszawy. No ja tutaj się z Filipem zgadzam, uważam, że Zawiercie zwycięży, i ja również postawię na 3-1. Jeżeli na przykład, nie wiem, będą jakieś problemy zdrowotne, nie wiem, dajmy na to Ferreiry, bo nie wiem, tam chyba nie do końca wszyscy zawodnicy też są zdrowi i gotowi do gry, tak zastanawialiśmy się na przykład nad też zdrowiem Belga Verheysa. No ale jeżeli nie będzie jakiejś tam niespotykanej sytuacji, że nie wiem, będzie musiało grać, nie wiem, będą musieli grać zawodnicy zmiennicy, no to wydaje mi się, że Zawiercie 3-1 powinno z Warszawę pokonać. Dalej, kolejny mecz, o którym chcielibyśmy porozmawiać, no to może dalej chronologicznie, Tref Gdańsk, Indyk Pola, ZS Olsztyn, czyli jak już wspomniane, derby 6 seta, Kuba sympatyk Trefla, ja sympatyka ZS-u Olsztyn. Dwie drużyny, które... To panowie, proszę wytaczać swoje argumenty. Dobrze, ale to może najpierw też porozmawiajmy może o tych argumentach. Jakie argumenty ma Tref Gdańsk, jakie ma Indyk Pola ZS Olsztyn? No to jakbym ja miał powiedzieć, to ja może o Gdańsku, a ty o Olsztynie. Dobra, no dobra, Kuba? Tylko ty masz teraz trochę ciężej, bo tylko 3 spotkania, a drużyny z Gdańska, ja mam trochę więcej tych spotkań. Więc moim zdaniem Gdańsk ma bardzo dobre przyjęcie.
jak na razie, więc to w sumie daje duży komfort gry Marcinowi i Januszowi. Z tą zagrywką Olsztyna bywało różnie, więc no jeżeli nie złamią ich w przyjęciu, no to w sumie to taka bardzo szalona, szybka gra Janusza, w sumie czy z Halabą, czy z Filipiakiem, czy w sumie z Szotem, na pewno będzie ich dużym atutem. Bardzo dobrze też wygląda gra obronna, bo tam jest walka do samego końca i ta obrona jest też przemyślana. To nie jest tak, że tam gdzieś te piłki odbijają się, latają po całym boisku, tylko naprawdę bardzo często te obrony pozwalają na wyprowadzenie tak naprawdę pełnoprawnej akcji na kontrze. I to są takie właśnie dwa atuty Gdańska, czyli właśnie to tempo gry i ta pierwsza akcja, bo oni są naprawdę bardzo skuteczni na początku sezonu. I wydaje mi się, że tym Gdańsk może faktycznie z Olsztynem powalczyć. No dobra, no tak fajnie powiedziałeś, trochę siatkówka winiara, nie? Można tam powiedzieć i fajnie, że taką widać w Gdańsku. Jeżeli chodzi o Olsztyn, no to po pierwsze, bardzo dobra pierwsza akcja, to widać, że jeżeli jest przyjęcie, no to bardzo skuteczni są dwaj podstawowi skrzydłowi. Druga kwestia, coraz lepsza dyspozycja Roberta Andringi, już te dwa następne spotkania były w jego wykonaniu lepsze niż te pierwsze i dostaje też więcej piłek, więcej też trochę kończy. Tak pamiętamy pierwszy mecz z Radomiem, gdzie on został, pierwszy punkt to był chyba w trzecim secie, tak? Także to widać, że jest dużo lepiej pod tym kątem. No i środkowi, przede wszystkim Mateusz Poręba, no bo tak jak w tych meczach, które mieliśmy okazję obserwować w Gdańsku... No Sejet też coś tam pograł. No Sejet też, natomiast pewnie się spodziewaliśmy tego, a Mateusz Poręba to jest duża wartość dodana, tak. I to jest chyba odkrycie na razie sezonu i tak jak patrzę na środkowe w Gdańsku, no to Pablo Kreml na razie gra przyzwoicie, ale nie pokazał jeszcze chyba swojego topu. Chyba nie do końca też go wykorzystuje w pełni Marcin. Dokładnie, Janusz. Nie wiem, przyjęcie jest niezłe, a jakoś tak nie wiem, czy z premedytacją, czy nie. Może zgranie. Natomiast chyba środek też jest atutem jeszcze Olsztyna, także tutaj też możemy powiedzieć, bo sobie rozmawialiśmy przed nagraniem, że tych spotkań, które drużyny zagrały sparingowo było, nie wiem, kilkanaście. Czy to w Gdańsku, czy w Olsztynie, czy na turniejach, czy nawet w Cedrach Wielkich, także drużyny znają się też na wylot. Jestem ciekaw, czy to będzie mocno widać w meczu, czy niekoniecznie. I tref Gdańsk akurat dla nas o tyle w pewnym sensie zagadkowy, że widzieliśmy formę Olsztyna, a nie widzimy jeszcze tego, co dzieje się w meczu Gdańska z Sekoresową, co może by jakieś dodatkowe argumenty pozwalało wysnuć. Taki niuans z meczu ostatniego Indykpolu AZS-u Olsztyn rzucił mi się w oczy taki, że Sejer zaczyna urozmaicać swoją zagrywkę. On na przykład na podpromy z Resowią zagrywał cały czas flotem, mniej więcej z granicy pierwszej, szóstej strefy w okolice piątki Resowi, czym miał duże spustoszenie, a przyszło spotkanie już z Jastrzębskim Węglem i serwował z wyskoku, mniej więcej z okolicy pierwszej strefy. Patrząc na to, że atutem Gdańska jest przyjęcie, to być może to będzie broń Olsztyna, że Sejer będzie bardzo dobrze potrafił dostosować swoją zagrywkę do aktualnego ustawienia po drugiej stronie siatki i tym może mocno po prostu gdańszczan zranić. Inna sprawa, która moim zdaniem sprawia, że Olsztyn może być lekkim faworytem tego spotkania, Hadrawa zagra swoje, obstawiam, a w rosnącej formie jest Wojciech Żaliński. Właśnie chciałem to powiedzieć, tak, że to tego też się obawiam, bo jednak mecz w Jastrzębiu Wojciecha Żalińskiego był rewelacyjny, tak, i ja się boję tej jego rosnącej formy, bo widać, że ona rośnie z meczu na mecz, tak, zaczynał z Radomiem tak sobie, każdy kolejny mecz jest coraz lepszy, także to też dla mnie, tak jak powiedział Filip, to wyjął mi to z ust i dla mnie to wskazuje na to, że Olsztyn jest delikatnym faworytem. No właśnie nikt jeszcze do końca tak bardzo nie sprawdził Gdańska, co się wydarzy, jak się zaburzy tę ich taką grę szybko, z dobrym przyjęciem. Olsztyn, no to do meczu z Jastrzębskim Węglem to była drużyna, która zagrywała średnio i tutaj też może szukałbym może tutaj jakiegoś balansu, bo wydaje mi się, że Gdańsk też z tą zagrywką atakującą potrafi iść na całego. No dobra, to może już nie ma sensu się dłużej rozwodzić, no to typujemy. Filip, ty pierwszy. 3-2 dla Olsztyna. 3-2 Gdańsk. Nie no, to jest mecz na tiebreak moim zdaniem ewidentnie, bo to widać było w tych też spotkaniach przedsezonowych. Co prawda tam Olsztyn wtedy też bez Sejeda, Gdańsk też niepełnym składzie, ale akurat Gdańsk miał dość, no, większość składu dostępną przed sezonem, Olsztyn miał większość składu dostępną, obie drużyny mają dobrą pierwszą akcję, więcej argumentów na skrzydłach, wydaje mi się, że jednak AZS Olsztyn, jeśli chodzi o też te piłki sytuacyjne, wystawiane gdzieś tam z, nie wiem, czy po przyjęciu negatywnym, czy na kontrze,
No i tutaj upatruję delikatnego faworyta AZS Olsztyn, czyli 3 do 2 dla Olsztyna. Taki jest mój typ. No dobra, no to zamykamy temat spotkania Trefl Gdańsk, Indyk Pola, AZS Olsztyn. I teraz może jeszcze trzecie spotkanie, o którym opowiemy. To co, Cerra Tenea Czarni Radom z Zaksą? Chyba tak. Pasuje Wam taki wybór? Czyli spotkanie, które zakończy kolejkę. Czarni Radom też tak na razie tą formą falują. Nie wyglądają zbyt dobrze na boisku, stracili punkty z Wisłą Bydgoszcz, ale już z MKS-em Będzin w ostatniej kolejce udowodnili, że być może część tych problemów już jest za nimi. 3 do 0 ograli MKS Będzin i wydaje się, że mieli ten mecz przez większość czasu pod kontrolą. No i jak sądzicie, czy mogą uszczknąć Zaksę, czy to Zaksa w końcu straci punkty, bo ta hala w Radomiu już nie jedną drużynę potrafiła złamać. Zaksa wydaje się być w bardzo dobrej formie, z monolitem ciężkim do złamania, chociażby Simone Parodi. Dwa nieudane przyjęcia w meczu z Zawierciem już został zmieniony przez Kamila Semeniuka, który był jednym z bohaterów tego meczu. Podobnie Krzysztof Rejno, też szybko zmieniony w meczu z Zawierciem. Przed David Smith zagrał dobre spotkanie, dlatego tutaj duża wszechstronność tego zespołu, nie boi się rotować Nikola Grbić. I nawet przy dobrej dyspozycji czarnych, przy mocnym początku tego zespołu, może się okazać, że kilka zmian sprawi, że to Kędzierzynianie znów będą na właściwym torze do wygrania tego meczu. Może na pewno zagrywka przesądzić o tym spotkaniu, to taki slogan trochę utarty, ale we własnej hali na pewno tym elementem Radomianie mogą straszyć, aczkolwiek oni na razie mimo wygrania meczu z Bydgoszczą, tam było tylko 3 do 2, wygrali z Będzinem, ale to moim zdaniem bardziej słabością Będzina niż siłą własnej gry. Po prostu Będzinowi zabrakło czegoś ekstra, taki, nie wiem, serii dwóch, trzech dobrych zagrywek, dwóch, trzech wygranych kontr i to spotkanie mogło pójść w drugą stronę, więc tutaj Radomianie pomimo wygranej też jakiejś super gry nie pokazali, dlatego widzę minimalny korytarz na wygraną Radomian w postaci zagrywki, ale sądzę, że jednak Kędzierzynianie wywiozą 3 punkty z Radomia. Znaczy tak, z mojej perspektywy trochę rozpędza się Karol Butryn, bo nawet patrząc teraz na to spotkanie, które trwa z drużyną z Lubina, on ma 64% po trzech setach, 14, przepraszam, ma 22 ataki skończone. Co mnie zastanawia, jeżeli chodzi o drużynę z Radomia, że drugą opcją w ataku nie jest w ogóle Wojciech Włodarczyk, a jest Protop Saltis, tak, który atakuje prawie tak samo często jak Karol Butryn i robi to z miarę dobrym efektem. Natomiast ja, patrząc na grę Radomia, nawet patrząc teraz, że męczą się z drużyną z Lubina i patrząc na tą maszynę, jaką jest Zaksa i jak szeroki jest ich skład, co pokazał ten mecz z Zawierciem, a myślę, że on nam dał bardzo dużą wskazówkę tego, jak będzie szeroki skład, no to tutaj nie widzę za bardzo możliwości do tego, żeby drużyna z Radomia mogła zwyciężyć. Nie mówię, że nie może uczknąć punktu, ale myślę, że wygrana i zwycięstwo wróci do Kędzierzyna. Ja myślę, że właśnie Czarni Radom to jest taka właśnie drużyna o dwóch obliczach, że w momencie, w którym ta gra im idzie, to potrafią seriami zdobywać punkty, nakręcają się, to jest fajne tempo gry, akcji, kontry, a potem wpadają w jakąś próżnię, w jakąś taką matnię i studnię bez dna i próbują z tej studni wyjść, ale nie zawsze im to wychodzi, więc wydaje mi się, że to na ten moment trochę ich widzę jako taką drużynę, która pod presją ze strony rywala po prostu pęka, że potrafi się odgryźć w jednym secie, w dwóch setach, ale wydaje mi się, że Zaksa tę presję po prostu będzie wywierać bardzo, bardzo mocną. No i też myślę, że Kędzierzyn bardzo trudno jest złamać przyjęciu. Myślę, że tam kto tam nie stanie, to wydaje mi się, że może, nie wiem, Piotrek Łukasik może... Właśnie, co z nim? Jest kontuzjowany, ale ciężko powiedzieć jak poważnie. A propos właśnie przyjęcia z Zaksy, no to w sumie dosyć ciekawym do obserwowania zjawiskiem z meczu ich z Zawierciem było to, że początek meczu, pierwszy set i dużą krzywdę Zawiercianie wyrządzili Kędzierzynowi z zagrywką typu flot. Bo to właśnie po kilku nieudanych plotach myślę, że Grbić zdecydował się, znaczy kilku nieudanych przyjęciach plota Nikola Grbić zdecydował się na zmienienie szybkie Simone Parodiego. No tak, no akurat mamy trochę taką ligę flotowców, reprezentacja też flotem stoi, więc i pewnie lepiej, bardziej przyzwyczajony Kamil Semeniuk do przyjmowania flotów, myślę, niż Simone Parodi. Chociaż w Radomiu mało kto jest flotowcem, prawda? Dobrze mi się wydaje, mniejsza część drużyny. Tak, no drużyny. Włodarczyk taka atakująca, ale ona nie jest jakaś bardzo mocna, tak. Protop Saltis atakująca,
No nie, Protop Satis Flot, przepraszam. Butryn atakująca. Butryn atakująca, Vincic Flot, Pajęk atakująca. No i Borów. Zależy, kto będzie drugim środkowym, ale tam wszyscy w sumie drudzy tak, środkowi. No tak, pół na pół. No, to wydaje mi się, że tak te rozsądne te proporcje są położone, więc tutaj trudno mówić, że nie, jak tak Olsztyn chyba w zeszłym sezonie miał w pewnym momencie taką drużynę, tam chyba pięciu zagrywało Flotem. I Hadrawa. Z wyskoku. No myślę, że Zaksa 3-1. Ja też. Okej, 3-1 dla Zaksy. Dobra, no to pozostałe spotkania kolejki, to jak już wspomnieliśmy, Jastrzębski Węgiel, Ślepsk, Malów, Suwałki. Wasze typy? Panowie, pod ogromną presją będzie Jastrzębski, naprawdę. No ja nie chcę sobie wyobrazić, co tam się dzieje teraz, jaka już jest presja sponsorów i przyjeżdża drużyna Suwał, która nie ma kompletnie nic do stracenia, nic. I będzie próba z zagrywki, ile wlezie. No nie wiem, no będę złym prorokiem. Wygrają Suwałki i to będzie początek zmian w Jastrzębiu, a wygrają 3-1. Czy Suwałki są w bardzo podobnej sytuacji, jak przyjeżdżali na Podpromie. Mhm. Tak, czyli Resowia już pod presją pierwszej porażki w Katowicach, Jastrzębie pod presją trzech porażek z wyżej notowanymi, czy też z równymi sobie przewidywania przed sezonowych rywalami, więc Jastrzębie pod dużą presją, a Suwałki myślę, że bez żadnej presji spokojnie będą mogły sobie to spotkanie rozegrać. Mają swoje atuty, które jeśli odpowiednio będą w stanie wyeksponować, to może na Jastrzębie wystarczyć. Kto wie, może już Julien Linel wróci do gry. To na pewno będzie dużym wzmocnieniem Jastrzębia, ale jest sytuacja taka, gdzie Jastrzębie grało spotkanie we wtorek. W środę, biorąc pod uwagę natężenie spotkań, być może jakiś lekki odpoczynek i tylko jeden dzień na ewentualną poprawę gry. Dlatego to jest moim zdaniem bardzo ciężka sytuacja drużyny Santilliego i postawię na zwycięstwo Suwałk 3-1. No i dobra, to ja na przekór. Ja nie wierzę, że można zagrać kolejny mecz taki słaby i myślę, że Suwałki są też gorszą drużyną od AZS-u Olsztyn. Jastrzębiem pod pewnymi tam warunkami mogło z Olsztynem też powalczyć trochę dłużej. Ten mecz mógł potrwać. Uważam, że jest tam cały czas dużo jakości sportowej i oni się zepną i Ślep Suwałki ograją 3-1. Okej. Okay. To dalej. Dobra, czyli tak, CMC Zawiercie, Aluron Virtus CMC Zawiercie omówiliśmy, Czarnych Rad omówiliśmy, PGS Grabełchatów z MKS-em Będzin. Szybkie 3-0. Również sądzę, że będzie to 3-0, to jeszcze nie będzie ten mecz, w którym Będzinanie zanotują pierwsze zwycięstwo. Na razie Fajazi wygląda tak sobie. Chociaż też ma problemy zdrowotne. Tak, to na pewno. Na pewno i nie waha się go ściągać z boiska Jakub Bednaruk, co być może właśnie świadczy o tym, że no mocno w niepewnej dyspozycji, tak krótko mówiąc, z Irańczyk, tak mi się wydaje. Tak, a w PGS Grabełchatów, kto nie zagra, gra dobrze. W zasadzie bez wyjątku, tak? To może bez Piotra Orczyka, który akurat przyszedł i zagrał na ujemnej efektywności ataku, ale... No dobra, wyjątek potwierdzający regułę, ale tak poza tym to wlazły dobrze, Petkowicz dobrze, Szalpuk dobrze. Szedł chyba dlatego, żeby szansę dostał Orczyk. Wszyscy środkowi bez wyjątku też zagrają póki co dobrze. Piechocki całkiem nieźle w przyjęciu, więc mówię tutaj nie widzę za bardzo atutów Będzina jak na razie. W ogóle też ciekawostka, że Będzin ma na najgorszą skuteczność w ataku obok Bydgoszczy jak na razie, więc to widać po prostu, więc nie widzę za bardzo argumentów Będzina jak na razie w tym, żeby te PGS Grabełchatów mieli ruszyć, w szczególności na wyjeździe, też 3-0. GKS Katowice, Kuprum, Lubin i to jest ostatni mecz do wytypowania dla was. No chyba Katowice pierwsze z bez tiebreaku moim zdaniem, tak, 3-1. Myślę, że bardzo podobnie, tak, w sensie... Tak, ja myślę, że z rachunku prawdopodobieństwa już kolejny tiebreak się Katowicom nie przydarzy i wydaje mi się, że będzie 3-1 dla Katowic. No to 3-1 dla Katowic to jest również mój typ. I zachęcamy więc wszystkich was, drodzy słuchacze, do zmierzenia się z nami w rywalizacji w typowanie kolejki piątej. A tymczasem za uwagę, po tym krótkim podsumowaniu przed kolejką piątą dziękuję. Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. Dziękujemy.